Dzisiaj popatrzymy od strony technicznej na indeks japońskiej giełdy Nikkei 225. W bardzo ciekawym miejscu żeśmy się znaleźli. Fala spadków pandemicznych z podwójnego szczytu i początek marca, koniec lutego, gdzie mieliśmy tą wielką obsówkę spowodowanej COVID-em. W ostatnich dniach cena doszła do tego poziomu, skąd rozpoczęliśmy ostatnie spadki i coś na kształt fali A, fali B, bardzo rozbudowanej fali C jako korekty pędzącej oraz ważność końca pierwszej korekty poprzedniego ruchu spadkowego sugeruje, że możemy spodziewać się spadków w ramach przynajmniej ruchu korekcyjnego. Dodatkowym argumentem z wykresu dziennego, którym mamy do czynienia, jest po dynamicznym wzroście bardzo silne wypłaszczenie dynamiki oraz to, że końcówka, którą obserwujemy od szczytu czerwcowych i od dołków sierpnia, układa się w formę klina wzrostowego, który jest zapowiedzią możliwości odwrócenia trendu. Stąd decyzja o zajęciu krótkiej pozycji. Dodatkowo jeszcze ustały czynniki, które wspierały wzrosty globalnych indeksów. Pakiet stymulacyjny nie zostanie prawdopodobnie uchwalony do wyborów. Kolejnym czynnikiem niepewności jest oczywiście wynik wyborów oraz rosnąca niepewność wśród inwestorów w związku z lokalnymi lockdownami, które już zaczynają mieć miejsca w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19. I te wszystkie czynniki mogą sprzyjać cofnięciu na giełdach globalnych oraz to, co obserwujemy od jakiegoś czasu, odpływ kapitałów z rynków wschodzących. Ostatnie wzrosty, które mieliśmy, układają się dość naprzemiennie. Po zbudowaniu szczytu formacja wisielca z objęciem Bessy, spadająca gwiazda, dzisiaj formacja Tasuki, chociaż zdecydowałem się otworzyć pozycję krótką dokąd. Pierwszym targetem, jeżeli ma się wypełnić cały ten układ spadkowy, będzie poziom 23 230 punktów. Dlaczego? Dlatego, że jest to ostatni swing wzrostowy i w ramach tego swingu pomiędzy minimum a maksimum możemy pozostać w ramach trendu bocznego. To też dojście do 23 230 może spowodować to, że my otrzymamy impuls wzrostowy będący zamknięciem korekty pędzącej A, B, C i wygenerowanie nowego impulsu wzrostowego. Jednak zapowiedź możliwych spadków na kontraktach na japońską giełdę powinna ściągnąć spadki na niższe poziomy w stronę 22 950 punktów. Nawet patrząc na to z punktu widzenia poziomu FIBO, jeżeli korekta miałaby się wykonać, to pierwszym poziomem korekty będzie poziom 23,6% zniesienia FIBO, czyli okolice 21 200 punktów, które współgrałoby ze wsparciem, gdzie indeks bardzo mozolnie piął się na nowe szczyty. To też w ramach ruchu korekcyjnego można przyjąć założenie, że stosunkowo ciasnym stop lossem jest szansa na osiągnięcie zysku w stosunku 1 do 2, 1 do 3 lub większego.